zwiedzanie stacji metra C21 Brudno, a także sklep Koła Miłośników Metra. Czy metro, plac Konstytucji i Muranów bez większych utrudnień. Zmianę w kursowaniu pociągów już w najbliższym tygodniu. 50. hultaj już w Warszawie. Black Friday z ZDM-em. Czy Warszawa będzie odśnieżać drogi rowerowe? I zmiany dla wspierających kanału Awizonosz. O tym nie tylko. 26 listopada, w sobotę, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i cześć, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. Jak zwykle zaczynamy od awarii wind na stacjach metra w moim subiektywnym przeglądzie z newsów z Warszawy bezpośrednio, z głównej komunikacji miejskiej, ale i nie tylko. Bo mamy awarie wind na stacjach metra, na przykład Metro Marymont, BMW, Ratusz Arsenał i Szwedzka. Po jednej windzie na tych stacjach metra nie działa. No i warto zaznaczyć oczywiście, że jak zawsze co tydzień Was o tym informuję, jak wygląda sytuacja, czyli 4 windy nie działają. Dalej mamy zwiedzanie stacji metra C21, metro Brudno, największa stacja metra. Informowałem Was na swoim Facebooku, jak również w poście na YouTubie, że to zwiedzanie będzie miało miejsce. Wejściówki były sprzedawane i rozdawane, sprzedawane to dużo powiedziane, ale były do zgarnięcia bezpośrednio już jakiś czas temu, a konkretnie chodzi oczywiście mi o piątek, nie pamiętam od której godziny, ale w piątek to było do zrealizowania. Komu się udało, temu się udało, 20 minut się rozeszły. Zwiedzenie największej stacji metra i jest to ostatnie zwiedzenie w tym roku organizowane przez nas z cyklu Jak oddycha metro. Zwiedziliśmy sobie już wcześniej stację metra Kabaty, STP, samą stację Kabaty, metro Politechnika, oczywiście plac Wilsona, Marymont. Czy idąc dalej na metro Młociny, to jest nowa stacja metra, czyli metra Brudno, i sobie zobaczymy dokładnie, jak wyglądałem tam w wentylatornie, jak to wszystko wygląda od zaplecza i części technicznej w ramach podsumowania tego z tej całości, ale oczywiście zwiedziliśmy więcej stacji metra na przestrzeni tego roku. Natomiast idąc dalej, wiele z Was jakiś czas temu już się pytało, ja wam pokażę trochę tak bardziej, skąd mam tą bluzkę? No właśnie tą, którą mam na sobie. Jak widzicie, trochę mam większy rozmiar niż chciałem, ale jak widzicie, no tak ona wygląda. Mamy tutaj oczywiście napis Koło Miłośników Metra. Jest tutaj metro M2 kierunek Karolin, bo w końcu kiedyś powstanie. I mamy również właśnie taki sklep realizowany pod zobotowanymi razem właśnie jako Koło Miłośników Metra. Różnego rodzaju gadżety tu możecie kupić, nie tylko bluzkę, którą właśnie widzieliście, czy nawet case na telefony, kubki, kubek będę musiał kiedyś sobie wyhaczyć. Kubki, oczywiście mamy też nawet są plecaki, bluzy, poduszki, torby, nie mówiąc nawet o plakacie, gdybyście chcieli po prostu sam ten rzecz. No i maseczki, tak wiadomo, maseczki już trochę odchodzą z mody, no ale możecie tutaj sobie zamówić. Tak to wygląda, część pieniędzy oczywiście, większość pieniędzy idzie na samo utworzenie produktów, część na marże do sklepu i tam jakiś mały fragment pewnie idzie na utrzymanie naszego Koła Miłośników Metra, ale taka ciekawostka. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli byście byli ciekawi, zachęcam Was, macie teraz link w opisie, jak i również w karcie, abyście sobie sprawdzili i może coś kupili, jeżeli jesteście zainteresowani. Oczywiście będzie mi miło zobaczyć jakieś osoby w przyszłości właśnie w tychże bluzkach bezpośrednio od nas. Natomiast idziemy dalej, bo mamy też takie ciekawostki na temat piątej Skody Warszawia, czyli pozostając w metrze. To jest właśnie ten pociąg, który możecie zobaczyć na tych bluzkach czy innych gadżetach. Tak to wygląda. Od frontu, no przyjechała piąta. Kiedy będzie jeździć, to co innego. Natomiast doskonale wiem, że Was interesuje, jak tam metro Muranów i plac Konstytucji. Nie? To nie trzecia linia metra? Tak czy siak, powiem. To, co jest ważne, to jest to, iż pomijając to, że transport publiczny tutaj wykorzystuje chyba najdalsze, takie w miarę aktualne informacje na temat tego, jak to wygląda. No, układ tutaj drogowy. Tak, to było kiedyś inaczej wyglądało. Nie ma chyba potrzeby głównej tutaj zbytnio. Co nie zmienia faktu, że jest plan, aby zrealizować oczywiście te stacje metra, wybudować je,
czyli metro Mudanów i Plac Konstytucji, bez większych utrudnień, jeżeli chodzi o ruch pierwszej linii metra, bo doskonale wiemy, że wyłączenie pierwszej linii metra na okres, nie wiem, paru lat, to byłby kataklizm i byłoby dobrze, gdyby tego nie było. No i również do tego właśnie tutaj wszyscy dążą. Byłoby to bardzo przyjemne, jeżeli w ten sposób by to było zrealizowane. I propozycja tutaj, jedna z nich, to jest zaproponowane zespół wariant do budowania na tym odcinku trzeciego tunelu, po to, by zawsze ruch mógł odbywać się w dwóch tunelach. Ciekawy pomysł. Jak z realizacją, jak z kosztami? No, zobaczymy. Bardzo mnie to interesuje, jak to wszystko by ostatecznie zostało zrealizowane i jeżeli byłby tam trzeci tunel, to była możliwość uruchomienia na przykład pociągów, które by omijały te stacje metra. Co też jest dosyć ciekawym rozwiązaniem, chociaż wątpię, aby faktycznie to się sprawdziło w Warszawie na dłuższą metę, ale takie możliwości, no tak. Ale spokojnie, finansowanie cały czas, jeżeli chodzi o tą linię, te dwie stacje metra, nie ma zbytnio, zostało to oddalone, ale ponieważ projekty są aktualnie już realizowane, to do tego co jakiś czas dostajemy nowe informacje na temat tych stacji metra. Natomiast to nie zmienia faktu, że parę dni temu, a kiedy 25 listopada, czyli właściwie wczoraj, był dzień tramwajarza, czy też dzień bambajarza. Jak widzicie, tramwaje warszawskie od 156 lat są z nami, czyli od 1866 roku, kiedy to był pierwszy tramwaj konny, 6 pojazdów było. No i teraz mamy oczywiście już trochę więcej, bo aż 400 pojazdów, z czego pół miliona pasażerów możemy tutaj zaobserwować jednego dnia. Warto podkreślić, że tramwaje warszawskie tutaj zatrudniają 3644 pracowników. Duża część to są kobiety, bo tam oczywiście to jest podkreślane tam w różnych kategoriach, jak i również to, że 1428 osób to są właśnie motorniczowie i motornicze. Oczywiście jest dużo osób technicznych, jak tutaj widzicie na zdjęciach, tak tylko pokrótce pokażę. Oczywiście jest tutaj dużo osób. No, ja sam mam styczność z paroma osobami, które faktycznie pracują, żeby nasz tabor, czy ogólnie cała sieć, mogła działać jak najlepszym sposób i jak najbardziej bezpiecznie, a to oczywiście chcemy, już nie mówiąc o tym, że oczywiście tramwaje warszawskie również się rozwijają, inwestują w nowe części, w nowe trasy i to też musi być oczywiście tutaj realizowane. A już myślałem, że jabłko. Także tak to wygląda. No oczywiście tutaj jest parę zdjęć po prostu, jak oni wyglądają i czym oni się tutaj zajmują. Natomiast to nie zmienia faktu, że na kolei trochę mniej kolorowo, chociaż dzień kolejarza też tego samego dnia był, ale to nie zmienia faktu, że no tak. Zmiany kursowania, i to takie dosyć potężne, od poniedziałku 28 listopada, czyli właściwie już, linie S1, S2 i S3 będą miały zmianę trasy. I jeżeli jeździcie tymi liniami, to ja wam radzę zainteresować się tym, jak to wygląda. W dużej mierze wszystko, co jedzie przez zachodnią, no to nie jedzie przez zachodnią, a jeśli jedzie, to na różnych kursach skróconych, nawet się pewnego dnia pojawi linia S20 na trasie Warszawa Wschodnia, Sulewiek, Miłosna, a na trasie S2 będzie jeździć tylko i wyłącznie na odcinku lotnisko Chopina, Warszawa Zachodnia, czyli na odcinku przez Śródmieście nic nie będzie z S2. No, różne warianty, jeżeli jeździcie tymi pociągami, to właściwie sobie przeczytajcie te wszystkie informacje i bądźcie na bieżąco, bo tu się dużo zmienia. Naprawdę, nie jestem w stanie tego wszystkiego poświęcić, jeżeli chodzi o odcinek, a tylko powiem, czemu te zmiany są i czemu to zaśnięczamy. 10 grudnia będzie... Gdzie sobie tak zaletnia? Na szybko w kalendarzu. No, mniej więcej właśnie wtedy, bo konkretnie 12 grudnia, czyli dwa dni później, zmienia się dosyć dużo na Warszawie Zachodniej. Będą wyburzone kolejne dwa perony, czyli peron 4 i 3. A do tego czasu kolejarze będą zmieniać cały system, jeżeli chodzi o sterowanie ruchem, na ten nowy, nie przekaźnikowy, tylko elektroniczny. I przyłączanie na to oczywiście wymaga trochę utrudnień na ruchu i to właśnie będzie ten najbliższy tydzień. No, dwa tygodnie. I przez ten okres czasu pociągi będą jeździć w skróconych relacjach, czyli przez Gdańską, Gdańską, Główną, Zachodnią, Wschodnią. Wariacji jest właściwie nieskończenie wiele i emocji oczywiście też również będzie co nie miarą. Co nie zmienia faktu, że jak powiedziałem już trochę wcześniej, Warsolinio, czyli nowe tramwaje do Warszawy, jest już ich 50 nowych, cichy, oszczędny, komfortowy, to chcecie, to mówcie. Ja wiem, że niektóre jeszcze śmierdzą te nowe oczywiście. Takim nowym właśnie plastikiem. Co nie zmienia faktu, że jest ich coraz więcej. Warszawiacy chyba ogólnie całkiem lubią te nowe tramwaje, tak mi się wydaje. Może to, że jest mało miejsc siedzących, to akurat mniej, ale ogólnie całkiem jest chyba popularny, przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem, może się mylę w komentarzach.
Co nie zmienia faktu, że jest ich oczywiście coraz więcej. Ma być oryginalnie, nominalnie 123 takie tramwaje i nie ma szans niestety na opcję, aby więcej dokupić. Nie mają tramwaje warszawskie pieniędzy. Może gdyby były te pieniądze z Krajowego Funduszu Odbudowy, to może by się znalazły na to, bo opcja dla Hyundai'u byłaby właściwie teraz idealna, ponieważ dzięki temu tramwaje by kupiły po naprawdę niedużej cenie jeszcze z opcji dużą ilość tramwajów i to by bardzo nam pomogło na nowe trasy, biorąc pod uwagę, że tramwaj na zieloną Białękę jest już drogiem, jeżeli chodzi o realizację tejże trasy, czy tramwaj pod Warszawą Zachodnią, który będzie realizowany trochę szybciej. I oczywiście my się tutaj szykujemy na te wszystkie inwestycje, a tabor gdzieś musi raz, że stacjonować na zajezdnię Nopol, a dwa, że musimy go mieć. I właśnie byłoby dobrze. Tam też widzę w komentarzach, że bardzo dużo z Was jest negatywnie ustosunkowane, jeżeli chodzi o nowy tabor, że właściwie po co się wymienia. Owszem, tramwaje w przeciwieństwie do autobusów czy innych pojazdów mogą bardzo długo, przez długi okres czasu funkcjonować, bo po prostu mają w lepszym stanie, są zakonserwowane, jeżeli chodzi o takie pojazdy. Jednakże trzeba pamiętać, że część tramwajów, jeżeli chodzi o stare, to na przykład idą na części dla aktualnie używanych, bądź po prostu cały czas są w użytku. Pamiętajcie, że konstale, na przykład które tutaj jeżdżą normalnie, które najczęściej możecie zobaczyć w Warszawie, cały czas jeżdżą po Warszawie i jakoś tak nie znikają, więc to tak nie jest, że pojawiają się nowe i znikają stare. Po prostu potrzebujemy coraz więcej tramwajów, żeby coraz więcej ich jeździło na nowych trasach i aby jeździły coraz częściej. To nie tak, że znikają, ale to też oczywiście będzie późniejszym elementem. No i oczywiście jest już ich 50, a krótki Hyundai pojawi się najprawdopodobniej do końca roku w duchu liniowym, ale to takie... Zobaczycie najpierw... Znaczy, zanim się pojawi w duchu liniowym, zobaczycie najprawdopodobniej tydzień wcześniej przed tym czasem film na moim kanale z recenzji tego tramwaju, krótkiego Hyundai'a. Więc w ten sposób możecie mniej więcej odliczyć, jak to będzie wyglądać. Co nie zmienia faktu, że mamy utrudnienia na linii 164, 103, jak i również na WKD, bo WKD będzie jeździć w aktualny weekend i w kolejny weekend, tylko na trasie Grodzisk Mazowiecki, Warszawa Aleje Zimskie. A co tam dalej, to wiecie, tam się nie przejmujcie. Oczywiście chodzi o to, że tam jakieś wymiany torowe, jak i również możliwe, że już jakieś przygotowanie bezpośrednio pod pracę przy łączniku, który jest zaplanowany właśnie na tym odcinku. Czyli tam pomiędzy Warszawą do Buta od Dona, jakoś tak. No, przed Zachodnią. WKD-ka chciałaby tam wstawić rozjazd. Chodzi o przebudowę Warszawy Zachodniej linii średnicowej. Chcieliby pociągi pozostawić do Warszawy, żeby jeździły w miarę często. Więc szykujcie się na to, że utrudnienia będą, jeżeli chodzi o WKD-kę. Co nie zmienia faktu, że ZDM, wiecie, oni zawsze trochę bardziej mają fantazję. Dlatego wczoraj, w piątek, Black Friday, zorganizowali swój własny Black Friday. Jeden weekend, dwa frezowania. Tak, to wam się udało, na pewno. Na pewno będę musiał powiedzieć, że to wam się faktycznie udało. Przekonać oczywiście chodzi o to, że no wiadomo, ZDM coraz więcej frezuje, naprawia i upgrade'uje swoje drogi, aby były w jak najlepszym stanie, później w OpenStreetMap i muszę zaznaczyć, że droga jest w kiepskim stanie. Ale zanim o tym powiem, to mamy zieloną marszałkowską, która aktualnie jest już przebudowywana. No jeszcze nie. Przetarg na budowę właśnie jest ogłoszony. Jaki ja mam aktualnie przekrój, to pewnie większość z Was wie, czyli mamy parkowanie na chodniku i chodnik i tyle. Po zmianie będzie droga dowodowa, której tu brakuje, umówmy się szczerze, tamtej drogi faktycznie dowodowej brakuje. Parkowanie będzie również, ale w zatoczkach i z drzewkami, żeby była przebudowa z aktualnej władzy bez drzewek. No i oczywiście chodnik pozostanie, więc... A! Teraz zobaczyłem, czemu będzie więcej miejsca. Tego nie zaobserwowałem wcześniej. Widzicie to? Macie obok siebie. Na obrazki. W jaki sposób pojawiła się nagle droga dowodowa i spokojnie zatoczka parkingowa? Widzicie to, czy nie? Dobra, podpowiem. No, jakby tutaj mamy trzy pasy, a tu są dwa pasy. No ciekawe, czy będą większe kolki, ale przecież samochody nie powinny w ogóle wjeżdżać do centrum miasta. Ale w Krakowie dopiero to robią, będą chcieli to robić, o tym na koniec materiału powiem. Natomiast warto podkreślić, że ZDM również chciałby mieć parkingi podziemne, ale niekoniecznie nimi zarządzać. I szuka aktualnie właśnie osób, które by, właściwie firm, które by się tym zajęły. Garaż pod placem Krasińskiego i ulicą Waryńskiego liczą około 490 miejsc postojowych. Wybrani dzierżawcy będą obsługiwać obiekt przez niespełna 3 lata. Szukają aktualnie tylko osób. Konatowicza nowa, coraz bardziej nowoczesna, po prostu nowa, z drzewkami, zielonami.
elementami. No wiecie, tam już część została oddana do użytku ponadoblicza, ale nie wszystko. I oczywiście zadałem cały czas na tym pracuję, by wszystko było oddane do użytku. Jak na przykład na Chodeckiej tam były dosyć duże utrudnienia, bo no, było całkowicie na przykład zamknięty duch. To się zmienia na przestrzeni ostatniego czasu. Oczywiście została oddana już prawie cała ponadoblicza, poza jednym fragmentem nowej jezdni. Z tego co widzę, drogi dowodowe to no, czekają o pomysły na niebo, ale na razie na tak wygląda aktualnie nowy przekrój, jeżeli chodzi o ponadoblicza. Co nie zmienia faktu, że jeszcze go trochę zwolniłem, powiem wam bardzo ciekawostkę na temat Raymonta. Ale Raymonta zyskuje nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Czyli przejście dla pieszych było, ale ZDM stwierdził, że jest niebezpieczne, więc jak zaczął kruszyć zdjęć, pojechał robić zdjęcia. No i mamy tutaj to miejsce właśnie, tutaj mamy i todowisko tramwajowe, i dwa pasy, bez azylów, bez zwężenia. No to w ogóle jest. Ale go na szczęście ZDM wpadł na świetny pomysł, aby tutaj zrealizować sygnalizację świetną. Tak to wygląda. Tak wygląda to teraz. No i tutaj oczywiście realizują te różne przebudowy swoje i dzięki temu to się zmienia. Tak samo również jest na Bora Komorowskiego. Tam z kolei właśnie jest montowany aktualnie chodnik. Jak widzicie, stary asfalt znika z powierzchni ziemi i będzie nowy, ładny chodnik. Z tego co kojarzę, bez drogi rowerowej niestety, no ale nie zawsze niestety tak jest realizowane wszystko idealnie. Natomiast idealnie już działa tunel POW S2, 11 miesięcy funkcjonowania i żadnego dużego wypadku. Przyznajcie, że całkiem nieźle. Natomiast trzeba przyznać, że każda osoba, która tam leciutko przekroczy prędkość, no czy tak leciutko to też nie powiem, ale jeżeli się przekroczy prędkość tam o 11-20 km, no to już mandacik jest. I to jest większość osób, które przekracza tylko i tyle kilometrów z wszystkich przekroczeń. To jest 67%. Wszyscy właściwie jeżdżą przepisowo. 99% kierowców przestrzega ograniczenia, bo system, który tam jest zastosowany, jest bezwzględny. Odcinkowy pomiar prędkości, który jest zastosowany w tunelu POW, jest bezwzględny. On podlicza waszą aktualną prędkość, on podlicza wasz czas przejazdu w tunelu i na tej podstawie wylicza, z jaką wy pojechaliście średnią prędkością. Więc możecie wjechać z prędkością 140, a dociągniecie się na sam koniec z prędkością 40 km na godzinę i dla nich będzie dobrze. Ale jeżeli będziecie jechać cały odcinek 140, no to nie będzie dobrze. Także oczywiście da się to oszukać, da się obliczyć to w głowie, jak odpowiednio jechać prędkością, żeby oszukać ten system, ale raczej wam się nie uda. Mimo wszystko ten system komorowy tutaj jest w miarę bezwzględny i lepiej jeździ przepisowo. Zwłaszcza w tego typu obiektach, bo w tunelach wypadki nie są dobre. Nie bez powodu ta tarcza TBM, która jechała przez środek Warszawy, jechała na okrągło. Co nie zmienia faktu, że mieliśmy atak zimy. Oczywiście to zima zaskoczyła drogowców. No, wiecie, jak to wygląda. Czy Warszawa zaskoczyła? Nie wiem. Wiem tyle, że faktycznie miałem przez chwilę okazję zobaczyć, że i chodniki, i drogi dowodowe, i jezdnie były białe. Bardzo piękny widok. Może nie dla kierowców, ale dla mnie, jako dla fotografa, to faktycznie był całkiem piękny widok. Co nie zmienia faktu, że drogi dowodowe, jak również chodniki i zwykłe drogi będą odśnieżane. To jest oczywiście duża zaleta. W tym roku tak to będzie realizowane przez oczywiście zarząd stołeczny, zarząd oczyszczenia miasta. Tak to wyglądało. Tutaj mamy już oczywiście jednostkę, która się skarży, ale jak widzicie już chwilę później całkiem ładnie. No i tak, mówimy o tym już chwilę wcześniej, czyli Kraków ma czystą strefę transportu, czy strefa czystego transportu. I tak, spokojnie, to wchodzi dopiero od 1 lipca 2024 roku, czyli jeszcze ponad rok, mniej więcej półtora roku do tego czasu. Co nie zmienia faktu, że to jest na razie pierwszy etap, później, dwa lata później już wchodzi właściwie faktycznie ten system, który będzie bezwzględny. Ale tak czy siak na razie to będzie wykluczało samochody, które mają ponad 20 lat mniej więcej, a właściwie które mają 18 na kartku. To te pojazdy nie będą mogły wjeżdżać do Krakowa, chyba że mieszkańcy tam mieszkają i je zarejestrują w jakiś sposób specjalny. Jakieś tam różne są kluczki. Bardzo jest dużo wyjątków, na przykład pojazdy mundurowe mogą jeździć ze starszymi pojazdami, czy inne różne kategorie. To trzeba się wczytać i dokładnie ma przeczytać, tego teraz wam nie powiem. Ale jest to zrobione w sposób według mnie przemyślany i na cały Kraków. Wiadomo, Kraków nie od dziś walczy ze smogiem i nie jedzie to za dobrze. Zawsze się widzi tam giełkę magiczną. Także faktycznie nie z tym walczą. Czy im się uda? Oby.
i oby takich stref było jak najwięcej w całej Polsce. I liczę również, że w Warszawie coś takiego się pojawiło. To jest jeden z elementów, który faktycznie nie jest dobry, a tutaj w Krakowie będzie realizowane, jest to faktycznie w sposób przemyślany realizowane. No i przy okazji oczywiście zmusza kierowców do przesunięcia się do komunikacji miejskiej, czy na rowery, czy na inny środek transportu, co też poniekąd jest dobre, chociaż oczywiście wszyscy będą się burzyć, że nie mogą dojechać swoim samochodem do miejsca docelowego. Wiem, że w komentarzach nie pozostawicie na mnie suchej nitki, ale nie, taka jest moja opinia. Natomiast kierowcy w Warszawie mają całkiem dobrze, bo nie ma strefy na razie bez starych samochodów, ale mamy za to nową trasę łazienkowską, już z nawierzchnią. Wiecie, co to oznacza? To znaczy tylko i wyłącznie to, iż no ja się wybiorę w końcu nagrać, tak? Kiedyś nagrywałem trasę łazienkowską co miesiąc, później to zacząłem czekać na pozwolenia od Służby Ochrony Państwa na loty w fajnych miejscach. No i jak się czeka od nich na pozwolenie, to właściwie można poczekać na swoją śmierć. Więc będę latać takie po staremu, czyli trochę gorsze widoki, ale jakieś będą jednak filmy, więc pewnie to wam się bardziej spodoba. I zamierzam jeszcze do końca miesiąca wam to zrealizować. I osoby wspierające, o których jeszcze powiem na sam koniec filmu, będą mogły to zobaczyć bezpośrednio, jak to nagrywam. Natomiast to nie zmienia faktu, że na koniec jeszcze są jak zawsze sondaże i jeszcze parę ciekawostek technicznych. Po pierwsze, wydałem was się, kiedy nagrać live z Tarzy TBM, która jechała. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które były. Było was ponad 100, 130 jakoś tak, na żywo, od 2 w nocy. I ogólnie bardzo dużo osób było też na samym Ursynowie, zwiedzało i oglądało tarczę, która ważyła raptem 500 ton. No większość z was stwierdziło, iż chcielibyście zobaczyć przejazd przez centrum Ursynowa i tak również zrealizowałem to. Następnie zrobiłem sondaż, ile waszym zdaniem powinno być linii metra w Warszawie. Dałem oczywiście opcję 10 linii, tak bardziej dla zabawy. Chociaż 30% z was stwierdziło, iż tyle powinno być linii metra. 5 linii metra, 38% z was. 4 linii metra, 15% z was. 3 linii metra, 8% z was. Tak samo na 6 linii metra. I to było głosowanie na 1200 osób. Natomiast mamy jeszcze drugi sondaż, a mianowicie do jakiej dzielnicy według was, do której aktualnie jeszcze nie dojeżdżają linie tramwajowe, powinna pojechać nowa linia tramwajowa. Nie mówię tutaj na przykład o Zielonej Białęce, bo tam mamy już linię tramwajową. Wiem, nie jest to na Zieloną Białękę, a jest to na Anopol czy na Winnicę, ale jest to już linia tramwajowa na Białęce. Co nie zmienia faktu, że na 909 głosów większość z was stwierdziło, że to, co jest aktualnie realizowane, jest najpotrzebniejsze, czyli do Wilanowa. Następnie mamy do Ursusa i tutaj jak będę realizować, bo w grudniu będę mieć trochę więcej czasu, bo wiecie, zimno, nie będzie mi się chciał wychodzić, trochę więcej filmów stąd będę nagrywać, czy też podsumowanie zachodniej i będę mógł dzięki temu wam zrealizować film, który już od dawna się przygotowuje, mianowicie mój pomysł na koncepcję rozwoju miasta Warszawy pod względem komunikacji szynowej, tramwajowej. Nie będę mówić o tym, gdzie powinna być średnica kolejowa, a o tym, gdzie powinny być nowe linie tramwajowe. I doskonale domyślam się, że jesteście ciekawi tego, co ja sądzę o tym i później duża dyskusja może się wywołać w komentarzach, którą chciałbym poczytać. Więc oczywiście, że jedna z koncepcji przewiduje mój pomysł na tramwaj do Ursusa, z tym, że bardziej przez Ursus niż koniecznie do Ursusa. Tak samo, jeżeli chodzi o Włochy, których tutaj nie ma, bo we Włoszech już faktycznie mamy. Ursynów 17% z was stwierdziło, z tym, że większość z was zaznacza, iż do Ursynowa owszem, ale jeżeli przez kierunek Piaseczno, a nie kierunek tylko i wyłącznie Dawidy, bo Dawidy mają pociągi, więc nieźle, ale tamte rejony faktycznie mają problem, jeżeli chodzi o komunikację i Piaseczno bardzo się domaga w tramwaju. Niekoniecznie stać ich na to, ale bardzo się domagają od tego. Więc 17% z was stwierdziło, iż to. Do Lembertowa 7% i do Wawra 10%. Do Wawra jest planowany, do Lembertowa poniekąd też, bo tam ząbki będą miały swój tramwaj kiedyś. Idziemy dalej. Kolejne informacje, czyli właśnie informacje dla wspierających. Coś, co chciałem wam koniecznie powiedzieć, a mianowicie do was wszystkich wspierających. Wiem, że was tam trochę jest i że oglądacie raczej moje filmy. Na ekranach końcowych was można wszystkie zaobserwować, te 19 osób. Zachęcam wszystkie sobie do wspierania. Ja pokrótce tylko powiem, jakie są bonusy i co się zmienia mniej więcej od połowy grudnia. Jeszcze specjalny film dla was będzie. Zmieniają się taryfy, ponieważ jak wiecie, wszyscy raczej wiecie, że wszystko drożeje. Inflacja również drożeje i YouTube też ma ciekawe systemy
wyciągania. To, co wy płacicie, to i tak nie wszystko dochodzi do mnie, czyli na przykład przysłowie, jeżeli płacicie tutaj 7,99, to do mnie dociera tylko i wyłącznie 70% tej kwoty. Czyli resztę idzie bezpośrednio na podatki opodatkowania, jeżeli chodzi o płatności kartą i utrzymanie YouTube'a. No i oczywiście ich sceny wizualne i utrzymanie YouTube'a, no ale to wiecie, wiadomo. Dlatego ja trochę podnoszę ceny, też dodając parę bajerów, żeby nie było. Więc tak, poziom, który jest, najniższe poziomy, które nie mają aktualnie plusa, czyli po prostu na przykład stary dobry wujek Avizo, czy stary wujek Avizo z Unii, te poziomy znikają właśnie w połowie grudnia. Jeżeli chcecie być dalej wspierający, musicie kliknąć na kolejny wyższy poziom, który jest kolejno dobry wujek, nowy dobry wujek Avizo Plus, czy nowy dobry wujek z Unii Plus. I czym się różnią, na czym polega wspieranie na moim kanale? Wspieranie na moim kanale polega na tym, że płacicie tutaj kwotę na właśnie na tym nowym poziomie, to jest 10 zł miesięcznie i dostajecie tak, pomijając oczywiście plakietki, to, że jesteście na kanale końcowych, to jest mi bardzo miło, że jest was coraz więcej, to oczywiście tak, specjalne ankiety, sondaże i pytania na grupy na Wizlandii zamkniętej tylko dla was, tam faktycznie coraz tego więcej się dzieje, za kulisami, gdzie pokazujemy, jak wygląda to od zaplecza, jeżeli chodzi o moje nagrywki na outdoorze z Sykutem, jak i również ze mną, jak czasami nagrywam coś na mieście, no, chociaż Rocket to niekoniecznie miasto. Czy na przykład inne ciekawostki w postaci tego, że jesteście w ekranach końcowych, specjalne posty, jak ja powiedziałem, zamknięta grupa, no i oczywiście to, że ten poziom znika aktualny i to, co jest nowego właśnie w poziomie od 10 zł, to jest to, iż będziecie mieli dostęp do live'ów z drona z nad Warszawy Zachodniej i innych inwestycji, To chciałem podkreślić. Już jutro będziecie mieli live z właśnie nagrywania tego, jak nagrywam Warszawę. Jak nagrywam trasę łazienkowską, która tam faktycznie jest aktualnie przebudowana. Więc jeżeli macie teraz link do tego w opisie, jak również w karcie, możecie sobie zobaczyć. Więc jeżeli jesteście wspierający na poziomie dobry, nowy dobry wujek Avizo Plus bądź wyższym, to ten live możecie zobaczyć. O której godzinie wam teraz nie powiem, najprawdopodobniej to będzie koło godziny 14. Zamierzam koło tej godziny 14 to zrobić, a wy tam macie podaną i mniej więcej będziecie mieli przypomnienie ustawione. Też w grupie na Wizlandii będę pisać mniej więcej wcześniej. Także to jest nowość, która faktycznie pojawia. To jest mniej więcej dwa live'y w ciągu miesiąca, czyli jak nagrywam zachodnią i jakąś jeszcze inną inwestycję możecie zobaczyć właśnie w formie na żywo. Później zapis live'a też jest do waszej dyspozycji. No więc tak, to jest od poziomu 15 zł, czyli stary wujek z Unii. Ja widzę. Tutaj macie wcześniejszy dostęp do filmów i faktycznie dużą część filmów, nie będę mówić ile, ale trochę tych filmów w ciągu miesiąca macie przedpremierowo. Czasami jeden dzień wcześniej, czasami pół dnia wcześniej, a czasami nawet 3 dni wcześniej możecie zobaczyć, jak wyglądają jakieś różne inwestycje, które dopiero się później pojawią na kanale. Wcześniej niż 3 dni, raczej nie publikuję dla was filmu, bo YouTube mi później zżera zasięgi, jeżeli chodzi o filmy, więc do 3-2 dni mogę dać film przedpremierowo na YouTubie. I takie informacje wam zamieszczam bezpośrednio na grupie na Wizlandii i podobno YouTube wysyła do was powiadomienia też na aplikacjach czy tych innych rzeczach. Tego nie wiem, bo nie sprawdziłem, bo sam nie wspieram żadnego kanału przez YouTube'a. Co nie zmienia faktu, że macie też oczywiście specjalną rolę na Wizlandii, jak i również to, że na wyższym poziomie, czyli tym, co pozostaje od nowego poziomu, jest od 20 zł, czyli trochę więcej, macie również zdjęcia, które wysyłam w formie postów na YouTubie, co jakiś czas z różnych inwestycji od zakulis budowy, czyli na przykład Warszawę Zachodnią, jak wygląda budowa tunelu tramwajowego. Zdjęcia, których nie publikuję normalnie, będą tam publikowane i będziecie mogli sobie zobaczyć. To taki mały bonus, mały element, który będę dorzucać, jak już się pojawi tam więcej niż jedna osoba, którą pozdrawiam teraz serdecznie. Kłosa. Jeżeli będzie więcej osób na tym poziomie, to właśnie też zacznę realizować. No i w przyszłości pojawi się jeszcze jeden nowy piąty w teorii, ale trzeci po grudniu poziom, czyli wujek bogacz, ale o tym powiem więcej, bo to będzie coś nowego z możliwością zwiedzenia placów budowy ze mną, ale to jeszcze później ciekawostki. Opowiem wam później. Mam nadzieję, że was wszystkich nie zanudziłem. Tak jak powiedziałem, zapraszam wszystkich wspierających do wejścia na ten wyższy poziom. Tutaj jest o 2 zł w porównaniu z podstawowym poziomem, czy z wujkiem Unii to jest no 5 zł, trochę dużo, ale miesięcznie sądzę, że to jest dla was do przeżycia. To są zmiany takie, jeżeli chodzi o was i mam nadzieję, że jeszcze ktoś tutaj został. Jeśli tak, to na koniec wam powiem jeszcze jedną ciekawostkę, jeżeli chodzi o sam kanał. To jest to, iż pewnie widzieliście ostatnio, że pojawiło się nowe intro mazowieckich inwestycji. Int to jest nowe
ładne, ale go nie będzie niestety. Popełniłem tutaj błąd, a właściwie YouTube mnie przetrollował, tak to powiem. Sprawdziłem ten utwór, który jest wykorzystany w tymże intrze. Oczywiście, żeby nie było, widziałem, że wam się podoba to intro, jest długie, nowe jest już krótsze, bo niestety tego nie będzie intra. Ja sprawdziłem ten utwór, wysłałem, sprawdziłem, czy copyrighty YouTube wyciąga z tego i stwierdził, że nie. Na filmach niepublicznych czy dla wspierających nic nie wynikało z tego, że utwór ma copyrighty i z wszystkich filmów, które będą wykorzystywały ten utwór, nic nie zarobię. A ponieważ mimo wszystko kanał sam się musi utrzymywać, jak i również spłacając inne sprzęty, które są realizowane na ten kanał, no to ja z filmów tutaj po prostu zarabiam, tak? Nie ukrywajmy, że to jest jeden z moich środków zarabiania, trzecia moja forma zarobku, trzecia praca. Dlatego, aby móc to w jakiś sposób połączyć, nie mogę mieć filmów, które są z czerwonym dolarem, czy po prostu nie zarabiam na siebie. Dlatego intro będzie zupełnie inne. Na razie będzie przejściowe, tymczasowe, które już jest. Pojawi się jutro na kanale dla was. I mam nadzieję, że zrozumiecie mnie, że faktycznie w ten sposób to musi wyglądać, że nie możemy tego zrobić tak, jakbyśmy wszyscy chcieli, aby było ładne, nowe intro, tylko no niestety będzie coś innego. Ale tak, mam nadzieję, że to zrozumiecie i że wam się spodoba to tymczasowe, bo na razie będę szukać jeszcze utworu muzycznego do docelowego, bo to co jest aktualnie nie do końca zaspokaja moje potrzeby, więc jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i na koniec oczywiście wam wszystkim dziękuję, bo was jest tutaj coraz więcej. Przekroczyliśmy próg 7,5 tysiąca. Nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak to jest dużo osób, ale spokojnie. Na 8 tysięcy subskrypcji, nie powiem wam kiedy, ale w teorii wedle obliczeń to jest mniej więcej jakoś w styczniu, na początku stycznia, zorganizujemy ja z Kutem Q&A z nami. Ostatnie było na 2000 subskrypcji, a przybyło was tutaj już ponad 5 tysięcy od tego czasu. Więc sądzę, że możecie mieć parę pytań. Dlatego będzie to realizowane. Jak będziemy trochę bliżej, czyli około 100 subskrypcji przed tym czasem, dam specjalnego posta, specjalny film i będę od was zbierać pytania. I taki film, pewnie 25-minutowy, zrealizujemy, nagramy i wam wszystkim pokażemy. Oczywiście dla wspierających trochę wcześniej, ale to swoją drogą. Także to było moje tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Wiem, na horyzoncie pojawia się te 10 tysięcy subskrypcji, ale szczerze powiedziawszy chyba nie jestem sobie w stanie wyobrazić aż tak dużej sumy osób oglądających mnie. Choć wiem, że jeżeli nagram filmy, które mam już zaplanowane, nawet po części nagrane, to bardzo szybko się zbliżymy do tej liczby i poniekąd będę musiał wymyśleć dosyć coś ciekawego i możliwe, że pierwsze jakieś większe spotkanie bezpośrednio ze mną. Poza Włośpem, który już niedługo przed nami, będziemy najprawdopodobniej z Dominikiem chodzić również z terminalem, ale to ciekawostki, które będą się pojawiały później. No ma, to mniejsza z tym jest strasznie długie, ale miałem trochę informacji technicznych, które musiałem z wami obgadać. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się tego i owego. I zobaczymy się już jutro w Mazowieckich Inwestycjach bezpośrednio z odbudowy linii kolejowej do Zegrza Południowego z nowym intrem. Do zobaczenia. Cześć!